Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim Iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać kontynuację pracy na kawaletkach w galopie, ale wykorzystując koło 20 metrów i rozłożone sekwencje 3 i 3 kawaletki podwyższone. Więc zapraszam Was do oglądania. Zadanie, które chcę dzisiaj Wam pokazać, pojedzie parę koni i parę jeźdźców na różnym stopniu wyszkolenia. Są jeźdźcy na wyższym stopniu wyszkolenia i na niższym. I tak samo konie. Będzie na treningu pokazana Agatka z Itaką, będzie Amazonka z Provenem pokazana, Kasia z Solarem oraz Hania z Batalką i Daria z Daisy. Pokażę Wam najpierw rozgrzewkę. Najpierw oczywiście, już to pominęłam, ponieważ w trzech chodach dziewczyny się rozgrzały, troszeczkę na ustępowaniach, na długich liniach, na rzuciu z ręki i przeszliśmy do galopu na kawaletkach. I miałam w dalszej części placu ustawione kawaletki, cztery drążki, takie bardziej łuk, bardzo przyjazny, bardzo lekki, taki, żeby konie chętnie przegalopowywały przez te drążki. I dziewczyny parę razy przejechały w ten sposób, potem przeszliśmy na nasze koło i swobodnie w momencie, kiedy przejechały przez pierwszą część drążków, poczuły, że koń bardzo fajnie odpowiada, próbowały sobie najechać na drugą część. Jeśli wychodziło dobrze, dawaliśmy przerwę i konie odpoczywały i miały w ten sposób nagrodę. Na tym filmie pokażę Wam najpierw Agatkę z Itaką, ponieważ Itaka jest koniem dosyć elektrycznym, można powiedzieć, ale jeśli pracujemy w sposób prawidłowy, czyli prowadzimy ją od łydki do ręki i ręka jest bardzo delikatna, ten koń fajnie skupia się na pracy i to pokazała właśnie na tych kawaletkach. I zależy nam na tej pracy na kawaletkach, nie żeby koń miał wyraźnie ustawioną głowę w pionie i wysoko potylicę albo na odwrót bardzo nisko. Bardziej mamy zwrócić uwagę na to, jak pracuje zad, jak pracuje łopatka, czy cała linia, górna linia ciała konia unosi się i faluje, tak, żeby koń pracował od zadu i wtedy przyjdzie te pociągnięcie noska do przodu. Pamiętajcie o tym, że gdy praca jest na drągach, praca na kawaletkach, czy potem na przeszkodach, koń musi widzieć zadanie, więc my nie możemy koniowi rolować głowy w żaden sposób, tak. Nos zawsze musi być z przodu, musi być lekko przed pionem. Wcześniej Wam pokazałam inne sekwencje, że tylko była jedne rozłożone drążki, a teraz pokazałam Wam, że to jest koło 20 metrów, które jest dosyć wymagające i tu jest też kłania się cała praca właśnie zamknięcia konia między łydką a ręką i prowadzenie konia na zewnętrznych pomocach. Jak widzicie, te zadanie pokazuje, że konie bardzo chętnie wykonują, bo taka jest prawda, słuchajcie. Każdy ten z tych koni, nie było sytuacji takiej, że on wyłamywał, czy wybijał, czy nie chciał tego zrobić, tylko był skupiony na zadaniu. Ale bardzo ważna jest rozgrzewka, słuchajcie. Rozgrzewka musi być właśnie na długich liniach, musimy pozwolić koniowi się rozciągnąć, musimy zachęcić zad do pracy i potem najpierw na płasko przejechać w kłusie, potem w galopie po liniach prostych i dopiero przejść do pracy na łuku, bo praca na łuku, w szczególności jeszcze jeśli chodzi o galop czy kłus, jest bardzo wymagająca dla konia. Ona pozwala na rozciągnięcie mięśni, zaangażowanie mięśni zadu, brzucha i pleców, ale też jest bardzo wymagające fizycznie, więc to miejcie na uwadze. Celowo pokazałam różnych jeźdźców, różne konie i z tej całej grupy, którą Wam przedstawiłam, najbardziej doświadczonym koniem był Solar. To był koń, który doskonale pracował w zebraniu, doskonale rozumiał już całe drzewo szkoleniowe i to przekłada się tak naprawdę na pracę na tych drągach, bo on bardzo blisko drąga podchodzi, bardzo lekko, on przegalopowuje, on nie robi, nie przeskakuje tych drągów, tylko nie przegalopowuje, angażując zad. I to właśnie mieliśmy na celu, tak? Czyli to mieliśmy uzyskać u każdego konia. U każdego konia na etapie jego wyszkolenia uzyskaliśmy to. Tutaj obopólnie próbowałam zespolić parę, tak? Czyli tak samo jeźdźca uczulić i nauczyć tej właśnie wrażliwości, delikatności w doprowadzeniu konia do drąga, ale też to, żeby wiedział, na co ma zwracać uwagę, tak? Gdzie ten moment najbliższy jest drąga, tak? Kiedy koń ma się wybić, jak mamy zareagować, czy rzucić wodze, czy trzymać wodze, jak ta ręka ma działać. I te zadanie właśnie polega na tym, że prowokuje działanie jeźdźca do siadu, właśnie go odblokowanie, stanie się przepuszczalnym dosiadem i w momencie, kiedy jeździec odpuści i zacznie pracować
właśnie biodrami, czyli siedzi w półsiadzie, czy pracuje w pełnym siadzie. Jeśli zrobi to prawidłowo i ręka jest wtedy miękka, taka przyjazna dla pyska, koń wtedy zaczyna zaokrąglać ruch i to jest to, co my chcemy uzyskać. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że te zadanie, które Wam zrobiliśmy krok do przodu w kawaletkach, w galopie, mam nadzieję, że Wam to zadanie się podobało. Ja lubię to zadanie, tylko trzeba naprawdę do niego podchodzić z głową i wiedzieć, czego oczekujemy. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam na treningi, na to, co byście mogli zrobić ze swoim trenerem, czy sami byście mogli zrobić dla swojego konia, w pracy poćwiczyć. Dziękuję Wam, że jesteście, dziękuję, że oglądacie nasze media, wchodzicie tutaj i jeśli macie jakieś pytania, zapraszam Was do komentowania, postaram się odpowiedzieć. Tymczasem ja się żegnam i pozdrawiam.